Migacie tutaj. Próbuję do swoich, próbuję. Nie robi jeszcze. O kurde. Bardzo zaangażowani byli tutaj strażacy pańscy, którzy mocno lobbowali o to, żeby taki samochód tutaj we Wladniu stanął. Myślę, że naszym zadaniem na dzień dzisiejszy jest zakup jeszcze takiego drugiego do Straży w Pilchowicach, bo obydwie jednostki są w pewnym systemie ratowniczego. Poczyniliśmy już pewne kroki, dlatego że istnieją możliwości zakupu takiego samochodu ze środków Interregu za stosunkowo nieduże pieniądze, być może nawet coś takiego się w niedługim czasie powiedzie. No cóż, no, myślę, że zapewni to na pewno dużo większe bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy, szybszy czas dojazdu, ten samochód jest w stanie dojechać też i dużo dalej niż poprzednie samochody. Jest sprawdzony, bo to nie jest pierwsza tego typu jednostka w okolicy. Także no cóż, życzę strażakom dobrego użytkowania, no i myślę, że mam się z czego cieszyć, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Dziękuję. Dzisiaj po wielu trudach, prawie po roku czasu, przyjechał wreszcie do nas samochód średni, gaśniczy, marki MAN, wraz z częściowym wyposażeniem. Część wyposażenia dostaliśmy od komendy Państwowej Straży Pożarnej. Część zostało dofinansowane z różnych środków. No a część będziemy sami we własnym zakresie tutaj doposażać. Samochód posiada 4000 wody, wydajność autopompy 1600. Jest to nowoczesny samochód, 2015 rok, który no, spełnia już wszystkie wymogi unijne, spełnia wszystkie wymogi strażackie. Ale to jest wyposażone w największą w powiecie chyba pompę pływającą, jest na dachu. Próbuję ją zaraz ściągnąć, 2,5 tysiąca litrów na minutę. Tu jest jej odpowiednik mniejszy, ale to taki podręczny, 1200 litrów wydajności. A to pompa chyba mówiliśmy, że pamiętam, 3000 litrów na minutę. Sprzęt typowo burzący. Wyposażenie do hydrantu, żeby w polu, w każdą ulicę można się wkręcić, otworzyć, dwa strumienie wody podać do różnych. Holmatro, wypożyczony na razie, bo nie stać nas jest jeszcze na Państwowej Straży Pożarnej w Wólku Śląskim. Byli tak dobrze, że bo oni mają sobie lepszy sprzęt, jest drogi, bo on kosztuje od 70 do 110 tysięcy złotych. Oświetlenie, znaki drogowe, węże, reszta takiego sprzętu. Będziemy go jeszcze doposażać z tego, co my mamy już swoich środków. Aha, kapoki, jeszcze 6 rodzajów kapoków zabezpieczających. Wszystko w elektronice. Wyciągarka zresztą też elektryczna, 16 ton. Uciągu tak samo jak na każdym haku. Samochód dofinansowany częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i mamy tu jeszcze agregat prądotwórczy, obsługujący głównie światło, ale to jak potrzeby, bo światło teraz idą już z silnika, bo to LEDówka to bardzo mało zużywa, a to jest 2,5 tysiąca wat, więc możemy takie średnie gospodarstwo może uciągnąć. Paliwo, nowy zakupiony w tym roku, piła do betonu i stali. Staraliśmy się, ona w tym roku przyszła przed samym autem. Odebraliśmy ją dosłownie w piątek. Wartość 4000 zł. Sama tarcza kosztuje 1300 zł. Diamentowa. Piła, którą kiedyś ugraliśmy na zawodach sportowo-pożarniczych. Tam jest ciekawe urządzenie. Może go wyciągnę. To jest urządzenie do rozpierania drzwi. Każdą kasę pancerną można ręcznie rozbroić. Chyba nie każdy. No nie każdy, ale większość. Hydrauliczne, pełne urządzenie, przewody, ręczna pompka. Podejrzewam, że nacisk jest rzędu 20 ton, nie chce mi się jeszcze instrukcji czytać. Dla porównania Holmatro 90 ton nacisku. Aparaty oddechowe mamy jeszcze własne, które będziemy montować na aucie. Bardzo ważne urządzenie, szybkie na tarcie. What the hell?
bierzemy 60 metrów, biegniemy, momentalnie bak, woda gotowa. Duże ciśnienie, sterowany strumień, można korę z tego drzewa zdjąć. Uderzenie jest rzędu 16 atmosfer, prędkość początkująca ogromna. Piękne urządzenie, z automatu zwijane. Będziemy to wszystko, powoli jeszcze dochodzimy do tego. No, można go ręcznie zwijać, jak również no, można zwijać go automatycznie, ale jest to elektryczna zwijarka. Blokada hamulca. Także jedziemy do pożaru. Wystartuje pierwszy, ściąga blokadę hamulca 60 metrów i kwestia tylko przełączenia tam nacisku. Zapiernicza woda. Kwestia tylko zasterowania stąd. Przycisk. Szybkie natarcie, mamy narysowane na szybkiego faceta. Pych. Zadziałało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na nasz kanale też powiadomiono i przeanalizowano. Ja dzwoniłem teraz do informacji.